jesień się zbliży, dzieci powróciły do szkoły, a te dłuższe wieczory będą na pewno sprzyjały temu, aby spotykać się właśnie na takich spotkaniach w muzeum, na koncertach. Dziś będziemy mieli wielką przyjemność zaprezentować Państwu, przypomnieć Państwu postać profesora Marka Drewnowskiego. Dziękujemy, że zgodził się na przyjazd do naszego muzeum. I tak naprawdę chciałoby się powiedzieć Nowy Jork, Paryż, Ankara, Warka. Czy to realne? Rzeczywiście. Profesor Marek Drewnowski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych pianistów, ale także dyrygentów, pedagogów. Uczy na kilku uczelniach międzynarodowych. Aktualnie wykłada w Ankarze na Uniwersytecie HCTP. Fortepian się nadaje do grania. Tak, żeby... Sigać, sigać.
Także zupełnie zmiana bardzo duża jest. Tak, też się cieszymy, bo słyszymy, że wspaniałe efekty są. Thank you.
całej trudności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Obywatel świata, ale też mieszkaniec powiatu gdańskiego. Dziękujemy pięknie. Koncert. Zachęcam do zakupienia płyty profesora Marka Drewnowskiego. Profesor ma tutaj kilka płyt, można zakupić. Szanowni Państwo, nie byłabym sobą, gdybym nie zachęciła do kolejnych spotkań, kolejnych koncertów. 24 września Słowik Warszawy, Bogna Sokorska, wieczór z kulturą, 15 wieczór z kulturą, to będzie niedziela. Zapraszamy przepiękne, najpiękniejsze arie operowe wykonają artyści scen warszawskich. Zachęcam Państwa do tego do spotkania z tym koncertem u nas, ale także 19 listopada przyjęła nasze zaproszenie Halina Frąckowiak, recital Haliny Frąckowiak w listopadzie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Co to dla mojej żony?